Witajcie, nazywam się Marcin Szewczyk, a to są krakowskie spotkania. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Tas, która jest nauczycielką, polonistką, a także od niedawna liderką wspólnoty Ziemia Boga. Rozmawialiśmy o sztuce teatralnej Jasne Światło, w której Agnieszka zagrała jedną z ról. Rozmawialiśmy też o teatrze Teatrum Terraris, a także o Ziemi Boga i o wielu innych bardzo ciekawych historiach. Myślę, że to była bardzo interesująca rozmowa i mam nadzieję, że Wam też się ona spodoba. Dobrego słuchania. Cieszę się, że możemy się spotkać, bo mam dużą chęć porozmawiać z Tobą o różnych rzeczach, ale najbardziej o sztuce, w której Cię ostatnio widziałem, pod tytułem Jasne Światło, gdzie grałaś jedną z ról. Mm-hmm. Może jeszcze zanim przejdziemy do tego, to powiedz coś o sobie. Kim jesteś? Jak się nazywasz? Nazywam się Agnieszka Tas. Jestem polonistką. I w swoim życiu uczyłam tego polskiego w różnych okolicznościach i w różnych formach. Uczyłam w szkole. A od ponad 10 lat taką moją specjalizacją stało się uczenie polskiego obcokrajowców. I robisz to w Krakowie? Zajmuję. Tak, robię to w Krakowie. Chcesz o tym najpierw opowiedzieć, zanim przejdziemy do sztuki? O, to ja mogę długo o tym opowiadać. Aha, no to opowiedz. To może być niebezpieczne. To opowiedz choć trochę. To ten pomysł się urodził tak trochę sam na koniec mojego pobytu w Szwajcarii, gdzie mieszkałam przez 3 lata. I tam pracowałam między innymi w takiej szkole dla dzieci polskich przy kościele polskim. Te dzieciaki były z rodzin mieszanych albo z rodzin polskich, ale mieszkały w Szwajcarii, więc normalnie chodziły do szkół szwajcarskich. A w weekend była taka szkółka niedzielna przy kościele. No i tam ja uczyłam polskiego i wszelkich innych możliwych przedmiotów. Ważne było, żeby to było w języku polskim. I tam kilka moich koleżanek, Polek, pewnego dnia zwróciło się do mnie z prośbą, czy ja bym nie zaczęła uczyć polskiego ich mężów, narzeczonych, chłopaków, obcokrajowców, ponieważ powiedziały, że w domu to nie wychodzi. Chociaż były wśród nich też polonistki, nauczycielki polskiego, ale stwierdziły, że w warunkach domowych to absolutnie nie idzie. I to była moja pierwsza próba, bo ja nie miałam przygotowania, żeby uczyć polskiego obcokrajowców, bo jednak inaczej się uczy polskie dzieci, czy młodzież, czy w ogóle Polaków, a inaczej obcokrajowców. Więc to było takie zupełnie spontaniczne, takie na trochę na intuicję, ale bardzo mi się spodobało. I jak wróciłam do Polski, to chciałam wrócić właściwie do uczenia w szkole, bo to bardzo lubiłam też. Ale trafiłam na nisz demograficzny, nie dało się nigdzie zaczepić, chciałam być w Krakowie, było trudno. No więc pomyślałam sobie, że skoro nie szkoła, no to może właśnie ci obcokrajowcy. I okazało się, że tutaj zapotrzebowanie jest większe. No i tak się to zaczęło. A tam w tej Szwajcarii, ucząc dzieci, tych rodzin, zaprzyjaźniałaś się też z nimi? Tak, z tymi rodzinami. Tak, dlatego że to najczęściej przychodziliśmy też na mszę po prostu do tego kościoła. Różne były imprezy tam, które razem organizowaliśmy, razem świętowaliśmy. Także to było takie grono, no taki rodzinny klimat taki bardzo. Zostały ci te znajomości? Niektóre tak. Zostały. Mhm. A w szkole pracy nauczyciela? Co cenisz w tej pracy? To jest bardzo fajne pytanie. Co ja cenię w tej pracy? Ja najwyraźniej zobaczyłam, co cenię w tej pracy, kiedy przez kilka miesięcy pracowałam w firmie, w korporacji. I to była praca, gdzie właściwie mało było kontaktu z ludźmi, a no, to była praca po prostu przy komputerze z dokumentami. I ja wtedy bardzo wyraźnie zobaczyłam, co cenię w mojej pracy nauczycielskiej. Na pewno kontakt z człowiekiem i to, że to jest spotkanie za każdym razem z inną osobą i że jest taka trochę adrenalina i takie oczekiwanie, że ja nie wiem, jak to spotkanie się potoczy, bo ja oczywiście przygotowuję sobie lekcje i mam pewne schematy i jak zaczynam grupę porządkującą, to już wiem, co ja będę robić, ale ludzie są za każdym razem inni, ci moi studenci i oni
To jest stała interakcja, to uczenie. To jest niesamowite. A jeszcze w szkole miałaś poczucie, że wychowujesz te dzieci? Tak, bardzo duże. Nie tylko uczyłaś, ale też wychowywałaś. W jaki sposób nauczyciel może właśnie tą rolę wychowawcy realizować? Myślę, że najbardziej przykładem, znaczy to, kim jesteśmy jako osoba, najbardziej oddziałuje na dzieciaki, na młodzież też. Jeżeli to jest spójne z tym, co mówimy i czego uczymy, no to jest sytuacja idealna, to jest super. Jeżeli jest niespójne, to znaczy co innego mówimy, a co innego robimy, to dzieciaki i tak to wychwytują. I jakby idą jednak najbardziej za tym przykładem, za tym, co ja przekazuję, nie wiem, swoimi działaniami, swoimi wyborami, tym, jaka jestem, jak się zachowuję, jak się odnoszę do innych. Chyba to najbardziej. Czyli odcisnąć pieczęć swojej osobowości na człowieku spotkanym w szkole. Tak. No dobrze, to może przejdziemy do sztuki. Sztuka ma tytuł Jasne Światło, jest w reżyserii Marcina Kobierskiego i jest wystawiana na scenie salezjańskiej przez teatr Teatrum Terraris. Pięknie, wszystkie dane się zgadzają. I ty grasz tam jedną z ról. To może najpierw o tej sztuce, o czym ona opowiada. Ta sztuka opowiada o życiu Chiary Badano. To była dziewczyna, która żyła we Włoszech. Urodziła się w 71 roku. Kiedy miała kilkanaście lat, nie pamiętam, już 11 albo 12, zaczęła tak żywo bardzo uczestniczyć w takim ruchu włoskiego kościoła, który się nazywa Focolari, co znaczy iskry albo iskierki. Ruch stworzony przez Chiarę Lubich, Włoszkę w czasie II wojny światowej. Ruch taki, który najogólniej mówiąc propagował takie życie Ewangelią na co dzień. Chodziło w nim o takie ożywienie ducha i był skierowany bardzo mocno do młodych ludzi właśnie. Jak sobie czytałam o tym, to bardzo mi to przypominało nasz ruch Światło Życie. Myślałam sobie też o takiej jakiejś jedności w Kościele, że mimo, że to różne kraje, różne mentalności, to jakieś takie coś podobnego było. Chiara, jak miała kilkanaście lat, 17, to zachorowała na raka bardzo poważnie. Był rak złośliwy. Przechodziła leczenie, operacje. No i niestety zmarła jako bardzo młoda dziewczyna, chyba 18-latka. I w czasie tej choroby właśnie dała się poznać jako osoba, która jest bardzo blisko z Bogiem. Bo bardzo tę chorobę przeszła, bardzo cierpiała, bo to jest bardzo, no mówi się, że jeden z takich najgorszych, najcięższych postaci nowotworu, właściwie chyba niemożliwych do wyleczenia, więc cierpiała bardzo, to było bardzo bolesne. Ale cały czas się odznaczała wielką radością i pogodą ducha i osoby, które przychodziły do niej, żeby ją pocieszać, czy to byli przyjaciele, czy rodzina, wychodzili i ze zdumieniem mówili często, że to oni dostają od niej pocieszenie i oni nie umieli tego zrozumieć, ale tak było, że ona miała jakąś taką siłę, jakby była podłączona do Pana Boga cały czas, jak do kroplówki. W internecie są zdjęcia jej twarzy z różnych miejsc, też z łóżka szpitalnego i ta twarz jest cała uśmiechnięta, śmieje się całą twarzą. Rzeczywiście widać tą radość. Jej tata, jak czytałam książkę, czy też oglądałam relacje, bo jej rodzice żyją do dzisiaj i do dzisiaj są zapraszani na mnóstwo spotkań, opowiadają o życiu Chiary i też o życiu ich rodziny. I jej tata właśnie opowiada, że rodzice nie bardzo wierzyli, że ona tak naprawdę jest taka pogodna i myśleli, że tak robi, żeby ich nie martwić po prostu. Więc kiedy ona była sama, to oni zaglądali przez dziurkę od klucza, żeby sprawdzić, czy ona wtedy nie płacze, albo nie załamuje się, albo właśnie, czy to nie jest maska. I przekonywali się, że nie, że ona cały czas jakby była w tej obecności Pana Boga. Byli w Polsce rodzice Chiary? Nie wiem tego. Z tymi spotkaniami? Nie wiesz? Nie wiem. I ty grasz właśnie mamę.
Ja gram Mamę Kiary, grałam, tak. Grałaś, bo spektakl już zszedł z Tak. afisza. No i powiedz, jak ta rola, czym dla ciebie była? Kiedy się dowiedziałam, że gram Mamę Kiary, to było dla mnie z jednej strony wielkie takie wyróżnienie i takie zadanie, które czułam, że to jest dla mnie takie wyzwanie i też inspiracja. Z drugiej strony wielka odpowiedzialność, bo jak sobie uświadomiłam, że mam grać osobę prawdziwą, nie fikcyjną postać wymyśloną dla scenariusza, tylko prawdziwą osobę i która w dodatku żyje jeszcze, czyli ja mogę zweryfikować, jak ta pani wygląda, jak mówi, jaka jest, no to czułam wielką odpowiedzialność. Ale jak zaczęłam sobie w internecie oglądać właśnie wywiady z rodzicami Kiary, filmy, ta jej mama to jest tak ciepła osoba, kobieta, tak piękna w tym, jak mówi. No, poczułam takie ciepło od niej bijące i też taki spokój, że pięknie jest móc jakby się zbliżyć trochę do takiej postaci, bo nie chcę powiedzieć wejść, bo to nie jest to samo, ale właśnie zbliżyć się do takiej osoby, spróbować sobie wyobrazić, jak to jest przejść taką drogę. I patrząc na twoją rolę, właśnie odebrałem ją jako taką figurę mądrej kobiety, mądrej matki. To bardzo mi miło, bo ja tak odbieram Mamę Kiary właśnie. Czy grając tą rolę i grając w tej sztuce też, poza tym, że przygotowywałaś się do tego i poznawałaś, wchodziłaś w tą historię, też miałaś możliwość przeżyć te rzeczy, które były tam pokazywane? No to jest właśnie bardzo trudna. Trudna była ta rzeczywistość. Jak ja przeczytałam scenariusz i zobaczyłam właśnie, jaka to jest rola i z czym to się wiąże, że tam jest dużo tych scen w szpitalu, kiedy rodzice towarzyszą Kiarze w tym stopniowym postępowaniu choroby, więc najpierw jak się dowiadują, jest diagnoza, później jak są kolejne operacje, jak Kiara... No coraz większe spustoszenie czyni ta choroba i rodzice już widzą, do czego to zmierza powoli. Więc jak ja przeczytałam ten scenariusz, to sobie pomyślałam, Boże, przecież ja będę musiała cały czas płakać w tej roli, bo to jest tak, te sceny są nieustannie na takim najwyższym rejestrze emocjonalnym. Ale nasz reżyser jest Marcin Kobierski, którego pozdrawiam, jeżeli kiedyś będzie tego słuchał, jest zwolennikiem takiego działania teatralnego, żeby właśnie sprawy wzniosłe, czy głębokie, czy takie właśnie bardzo wzruszające, żeby je przedstawiać w sposób wręcz przeciwny, jakby odwrotny, czyli wprowadzać jak najwięcej jakiejś lekkości, zwyczajności do grania takich scen. No i on nas przekonuje zawsze, Marcin, że to daje tym mocniejszy efekt, więc ja mu zaufałam w tej koncepcji, poszłam za nią i rzeczywiście nie było tak, że musiałam cały czas płakać. A płakałaś? To jest takie ciekawe, bo każdy spektakl trochę gra się inaczej. Bo w każdy spektakl wchodzi się też ze swojego życia, nie? Więc wchodzi się po swoim całym tygodniu. Czasami jest się uskrzydlonym, czasami jest się zmęczonym, czasami jest się całym w tej sztuce, czasami ma się wątpliwości, co ja tutaj robię na tej scenie. Więc za każdym razem to jest trochę przeżywanie innej historii, tak w środku siebie, w czasie tej gry, mimo że powiedzmy gesty czy kwestie powtarza się tak samo na zewnątrz. Miałam taki moment, tam jest taka scena, kiedy rodzice jadą z Kiarą, ona już jest w szpitalu, jest na wózku inwalidzkim, już nie może chodzić, ma chustkę na głowie, nie ma włosów. No i rodzice jadą z Kiarą na spacer, więc Marcin wymyślił, nasz reżyser, że będziemy mieć wszyscy w trójkę okulary przeciwsłoneczne i że to będzie taka scena rodzinna, że mimo całej powagi sytuacji my sobie jedziemy na beztroski spacer, staramy się stworzyć taką normalność, kiedy to jest tylko możliwe. I tam rozmawiamy
I Kiara dużo tam mówi o swoim przeżywaniu tych sytuacji, o swoim przeżywaniu bólu, o tym, że się jednoczy w tym bólu z Jezusem cierpiącym. I tam jest też taka kwestia, kiedy Kiara mówi do mamy, jesteśmy same wtedy na scenie, i ona mówi do swojej mamy takie zdanie: mam dwie mamy. No i tam po wymianie zdań okazuje się, że ona mówi o Maryi, że miała taki moment bardzo dużego bólu podczas jakiegoś zabiegu i wtedy miała takie, i to jest autentyczna historia też, którą opowiadają rodzice Kiary, że miała takie widzenie, że przychodzi do niej piękna pani i pociesza ją, bierze ją za rękę i ten ból jakby mija, zabiera jej ten ból. No właśnie, no i Kiara mówi do swojej mamy, że mam dwie mamy. I ta matka Kiary orientuje się, że ona mówi o Maryi. I jak ja za którymś razem, kiedy grałam tą scenę, to właśnie tak mi stanęły łzy w oczach, mimo że właśnie koncepcja grania była taka, że ja tutaj miałam się tam troszkę tak zadziornie zapytać jej, zresztą pytałam się, a jaka jest ta druga mama, że tak jakby miałam się czuć obruszona. Ale ja grałam tą scenę i zdałam sobie sprawę, że musiał być taki moment w życiu tej mamy Kiary prawdziwej, kiedy ona sobie zdała sprawę, że, no, że to jej dziecko odchodzi i że skoro jakby to było takie przekazanie, że ja, mama ziemska, przekazuję moje dziecko tej Matce Bożej, przekazuję je do tego drugiego świata. Zresztą potem tam jest taka kwestia, że tak. Jest taki paroksyzm bólu i Kiara mówi, nie puszczaj mojej ręki. I mama Kiary odpowiada, że nie puszczę, dopóki nie poczuję, że przejęła ją Maryja. I to jest dla mnie chyba taki najmocniejszy moment w tej sztuce, kiedy ja zawsze tam była taka właśnie ta emocja i ja zawsze, jak tak patrzymy, tam jest taki moment, że tak patrzymy w tych okularach słonecznych do góry i widzimy tę Maryję. I ja naprawdę wtedy miałam zawsze taki moment modlitwy do tej Maryi i taki moment myślenia o tym, co czuła ta mama. No i wtedy to chciałam się płakać rzeczywiście. Czyli potrafiłaś, odgrywając rolę, być tu i teraz i przeżywać te emocje? Nie we wszystkich momentach, ale w tym bardzo mocno i bardzo często, tak. Ta historia Kiary jest taką główną myślą przewodnią tej sztuki, ale jest tam całe mnóstwo różnych plejada, można powiedzieć, postaci, postaw, charakterów. I czy miałaś też okazję, patrząc na te inne postacie, brać coś dla siebie z nich? Tak, bardzo dużo. Moją ulubioną postacią z tej sztuki jest Francesco. Ten chłopiec taki, który on ma tylko mamę i jego mama ma tylko jego, jak to też mówi w którejś kwestii. I to jest chłopiec, który jest no, trochę taki upośledzony umysłowo, jest takim i różnie na niego reagują mieszkańcy tego miasteczka. Natomiast i ja mam taką tam kwestię, takie spotkanie z nim, kiedy mówię do jego mamy, ja bardzo lubię Franceska i to jest prawda. Ja bardzo lubię Franceska, bardzo mnie urzeka ta postać. Bo on, mimo że wielu osobom się wydaje, że właśnie jest opóźniony i nie rozumie wielu rzeczy i nie funkcjonuje tak jak powinno się funkcjonować, tak jak powinno się robić, to ja sobie myślę, że on właśnie wychwytuje o wiele więcej z tej najistotniejszej rzeczywistości, bo on ma taką... miał swojego ukochanego przyjaciela kanarka, który niestety zdechł. I Francesco przychodzi go odwiedzać na cmentarz i rozmawia z nim. No i potem próbuje uczyć się latać, bo się zastanawia, jak to będzie, jak spotka tego kanarka w niebie i czy oni będą razem latać. Dla mnie jest pokazana w tej postaci taka miłość. I też właśnie relacja Francesca do tego kanarka. I taka miłość rozumiana jako troskę o dobro, ale na poziomie Francesca, czyli on jest osobą zatrzymaną na pewnym etapie rozwoju, ale właśnie w tej jego relacji do kanarka wyraża się ta miłość, która jest troską o dobro tej istoty. Tak. Też rozmowa teologiczna z księdzem Kubą, tak, granym przez Kubę. Tak. Czy kanarki idą do nieba po śmierci. Aha. Więc Francesco na pewno jest,
jedną z moich ulubionych postaci z tej sztuki. Bardzo jest dla mnie też zawsze był poruszający ten moment, kiedy dwie Marilyn Monroe tego miasteczka, Merlinki, tak. Merlinki, przychodzą do kościoła, do miejsca, gdzie dawno ich nie było, żeby prosić o zdrowie Kiary. I to jest taki moment, kiedy ja z moim scenicznym mężem, kiedy my tam tańczymy sobie w tle, więc ja zawsze Marianem. Każdym razem mogłam Marianem, tak? A czasem Stasiem. Miałam dwóch mężów scenicznych. I czasem zawsze właśnie słyszeliśmy ten tekst i mnie on nieodmiennie poruszał, bo dla mnie to było ta modlitwa taka nieporadna, gdzie one przychodzą, pytają się, że nie wiedzą jak stanąć, gdzie się modli, gdzie się patrzy do góry, na dół. To jest taka modlitwa wstawiennicza. Taka, że one przyszły, żeby prosić o zdrowie Kiary. Przyszły do Boga, którego dawno nie widziały, może się jakoś wstydzą, może jakoś... Tak sobie pomyślałam, że dla siebie tego nie zrobiły, ale dla kogoś innego tak, że to było bardzo duże, też taki wyraz miłości. Później też przychodzą na cmentarz już po śmierci Kiary i też dają jej to, co najlepsze. Tak. To można powiedzieć, że wyglądem obie te postacie no, przypominały ich idola, czyli właśnie Marilyn Monroe. Tak, jak najbardziej. I na cmentarzu śpiewają jakąś znaną piosenkę tej i osoby. Tańczą. I tańczą, tak. Właśnie bardzo mi się podobało w tych postaciach Merlinek to, że one były taką figurą osób, można powiedzieć, no pozbawionych takiego głębszego przeżywania życia, głębszego nurtu życia, ale były pokazane z dużą dozą sympatii. Też z taką, można było z miłością na nie spojrzeć, z taką sympatią. Bardzo. No i właściwie każda postać coś ważnego pokazywała. Bardzo też fajne były dla mnie dialogi tych dwóch przyjaciół, którzy ilustrowali tezę, że kto się lubi, ten się czubi. Paweł i Marian, tak, dwaj wędkarze, którzy wiecznie łowili i udało się raz złowić jedną rybę. Bo w ich kontaktach wzajemnych jest taka szorstkość, to, że się ciągle kłócili, ale tak naprawdę to przykrywało przyjaźń i wielką troskę. I zawsze tak sobie myślałam, że tak często w życiu nie umiemy powiedzieć tak naprawdę o naszych uczuciach, że się wstydzimy, bo oni to jakoś tak chowali właśnie pod taką, nie wiem dlaczego, że mężczyźnie to nie przystoi, że tak się przyznać do tego, że to jest jego przyjaciel. Ale to też dla mnie były takie wzruszające postacie, bardzo wnoszące dużo humoru, ale też bardzo wzruszające. To były też momenty, w których się wzruszałem, patrząc na te ich zmagania z tą wzajemną przyjaźnią. Czyli będąc po drugiej stronie sceny, obserwując to z tego miejsca, gdzie tam ci aktorzy siedzą, też właśnie przeżywałaś tą sztukę, miałaś taką możliwość. Tak, bo za kulisami każdy z nas jakieś takie ma swoje rytmy i swoje zachowania, które pomagają nam się skupić, jakoś nastawić, przygotować. Jedni potrzebują skupienia i ciszy, inni wręcz przeciwnie, potrzebują jakoś się rozgrzać, energię wyładować, czy też jej nabrać, więc różnie tam to wygląda. Ale mamy tam taki kącik ciszy, gdzie można pójść i się pomodlić, bo też się modlimy dużo. W trakcie trwania? W trakcie trwania, kiedy ktoś ma taką chwilę, że wie, że może, że jeszcze ma czas do wyjścia i ma takie pragnienie, taką chęć, to jest takie miejsce, gdzie można się pomodlić. Modlimy się za siebie, modlimy się za widzów, którzy przychodzą, modlimy się za owoce tej sztuki. Cała ta sztuka jest formą ewangelizacji. Tak. Prowadzoną przez aktorów tego teatru. Przez aktorów, chociaż trzeba powiedzieć, że... właściwie jest powiedzieć, że przez całą wspólnotę, ponieważ nas widać na scenie. Jesteśmy taką widoczną częścią, tak jak wierzchołek Góry Lodowej, ale za nami jest mnóstwo osób, których nie widać, a bez których to by nie było też możliwe. Jest mnóstwo osób, które obsługują organizację tego spektaklu,
które dbają o organizację widowni, przyjmują rezerwacje, cały czas je kontrolują, koordynują. Osoby, które się zajmują kawiarenką, tym, żeby ugościć później naszych widzów. Osoby, które zapowiadają, które prowadzą modlitwę po... No i cała nasza wspólnota, która się modli. Bo jednak bez modlitwy to moglibyśmy tam być mistrzami świata w aktorstwie, ale to mogłoby nie poruszyć żadnego serca. Właśnie patrząc na wasz teatr i wasze sztuki, nie wiem jak go nazwać, bo na początku nazywałem go teatrem amatorskim, mm-hmm. ale później stwierdziłem, że gracie profesjonalnie. Mm-hmm. Więc po prostu nie wiem jak go nazwać. To może powiedz skąd w ogóle ten pomysł na teatr. Pomysł na teatr właściwie jest od księdza Bosko. My jesteśmy przy Salezjanach, działamy na Łosiówce, to jest przy seminarium salezjańskim. Jak się nazywacie? Wspólnota nazywa się Ziemia Boga. Mhm. Powstała 11 lat temu, w 2004 roku, jako wspólnota studencka, wtedy jeszcze mało liczna, no, początki to było kilkanaście osób. I co? I teatr to jest jedna z form takiej pracy z młodzieżą, czy też ewangelizowania młodzieży stosowana przez księdza Bosko. Ksiądz Bosko jest założycielem Zgromadzenia Salezjanów i charyzmatem Salezjanów jest praca z młodzieżą, która ma jakieś trudności w życiu, z trudną młodzieżą, jak mówił często nasz pierwszy duszpasterz, ksiądz Stanisław Mierzwa, którego też pozdrawiamy, może kiedyś tego posłucha, a jest teraz w Przemyślu. I święty Jan Bosko właśnie tak docierał do tych młodych, on żył w XIX wieku i tak docierał do dzieciaków i do młodzieży, by starał się do nich, starał się ich zaciekawić, przyciągnąć, żeby im mówić o Panu Bogu. I Salezjanie prowadzą dużo szkół zawodowych dla młodzieży. I ten teatr zawsze gdzieś jest i dowodem tego jest to, że przy tym seminarium jest właśnie taka scena teatralna, dosyć profesjonalna, jak nam mówi wiele osób, które ją widzą. Na tej scenie wystawiana jest co roku Męka Pańska, Misterium Męki Pańskiej, przygotowywane w ostatnich latach również przez Marcina Kobierskiego z klerykami głównie w seminarium. No i co? Jak Ziemia Boga miała chyba ze dwa lata, istniała dwa lata, to właśnie nasz pierwszy duszpasterz, ksiądz Stanisław Mierzwa, widział, że dużo jest w tej wspólnocie osób takich artystycznie uzdolnionych i to się utrzymuje do dzisiaj. Dużo mamy osób uzdolnionych muzycznie, które grają na różnych instrumentach, śpiewają, lubią to robić. I dużo jest osób, które gdzieś tam właśnie mają taką potrzebę jakiegoś performance'u, występowania, bardzo kreatywnych osób, takich, które chcą to też pokazywać. No więc ksiądz Stanisław zaproponował, żebyśmy zrobili jasełka, tak tradycyjnie zaczął. Scenariusz był taki współczesny, tam na tych jasełkach się pojawili też na przykład grupa chłopaków, taka, która jeździła tam na jakichś rowerach akrobatycznych. I to było kompletnie wtedy zupełnie amatorskie rzeczywiście. Opierało się na jakimś tam scenariuszu zaadaptowanym przez nas i reżyserem był ksiądz Stanisław tych pierwszych jasełek. No i na zdolnościach aktorskich zupełnie naturalnych ludzi, którzy tam wtedy byli. To bardzo fajnie zagrało, bardzo fajnie też zintegrowało ludzi. Okazało się, że jak coś się wspólnie robi, to bardzo łączy. Można siebie poznać nawzajem, zawiązują się przyjaźnie. I tak naprawdę to jest to, co scala wspólnotę. No i potem już tak było, że w każdym roku była jakaś nowa sztuka. I one były do... No, już nie pamiętam dokładnie, ale tak 5-6 pierwszych sztuk, to można było je nazwać w pełni amatorskimi, bo naprawdę je robiliśmy. Sami pisaliśmy scenariusze, sami robiliśmy muzykę, wszystko sami, po prostu zawsze ktoś był odpowiedzialny za jakąś działkę. Natomiast to jest teraz czwarty spektakl, który z nami realizuje Marcin, więc on się pojawił na naszej drodze 4 lata temu. No i ponieważ jest aktorem zawodowym, który gra w Teatrze Bagatela w Krakowie i też w ogóle jest pasjonatem teatru, ponieważ realizuje mnóstwo projektów teatralnych, właśnie takich sztuk z bardzo różnymi grupami wolontaryjnie.
No to zaczęło być coraz bardziej profesjonalne, bo on po prostu nas uczy, dużo nam pokazuje. Więc tak, takie szlify nam daje. Czy patrząc na te osoby, które są w waszej grupie, w waszej wspólnocie, masz możliwość obserwowania, jak się rozwijają poprzez to, że właśnie tworzą taką grupę? Taką grupę masz na myśli wspólnotę? Tak. Tak, i to jest bardzo piękne doświadczenie, widzieć, jak się osoby rozwijają. I jak ty mówisz, rozwijają, to ja widzę, rzeczywiście kwiatek, który się otwiera. Kiedyś, jakiś czas temu, zobaczyłam sobie wspólnotę, tę naszą, ale myślę, że każdą też, jako takie ognisko. Ja ją tak widziałam, jak właśnie był w moim życiu taki czas, kiedy ja przez kilka lat co roku wyjeżdżałam na kilka miesięcy za granicę do pracy, wyjeżdżałam do Włoch. Więc tak od maja do września nie było mnie w Polsce i potem wracałam i uczyłam tutaj. Taki prowadziłam wędrowniczy tryb życia, no ze 3-4 lata. I właśnie zawsze jak wracałam, to oczywiście zaraz szłam do ziemi. I zawsze miałam wrażenie, że to jest taki dom, że ja tam przyjdę i tam są ludzie, tam jest, wiesz, jak się otwiera dom i tam jest ciepło w kuchni, ktoś coś gotuje, ktoś coś się krząta, ktoś tam jest. Więc ziemia była dla mnie zawsze takim domem, wiesz, że ja wiedziałam, że tam pójdę i tam zawsze ktoś jest i że będzie ciepło. I miałam, to był taki obraz jako tego ogniska. I jak sobie patrzę, jak ludzie przychodzą do wspólnoty, i to jest też moje osobiste doświadczenie, jak ja przyszłam do wspólnoty, to sobie myślę, że to jest tak, że przychodzi sobie taki człowiek z zewnątrz, siada przy tym ognisku i potem jest różnie. Są tacy ludzie, którzy potrzebują długo siedzieć i się ogrzewać, bo są bardzo zmarznięci. Potrzebują. I może się wydawać, że jakby przychodzą i jakby nic się nie dzieje, właśnie, że się nie rozwijają, że nie widać zmian, ale. To jest nieprawda, bo jeżeli przychodzą, to znaczy, że coś się dzieje. Bo jakby się nie działo, to by nie przychodzili. I jest taki moment, i widziałam to wiele razy u różnych osób, i to jest piękny moment, kiedy taki człowiek widzi, że on tak już się nasycił tym ogniem, już jest ogrzany, już mu nie brakuje tego ciepła. I on wstaje i zaczyna się rozglądać, co on by tutaj mógł zrobić. To może drewna dołoży, a może coś innego zrobi, a może coś do jedzenia zrobi. To jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna się otwierać i dawać to, co ma, bo każdy z nas coś ma innego do dania. Są tacy ludzie, którzy przychodzą i od razu przy tym ognisku czują się jak u siebie. Od razu się włączają i jakby oni nie mają tego braku ciepła. Od razu zaczynają współtworzyć to ognisko i to też jest super. Co robicie poza teatrem? Co robimy poza teatrem? No właśnie, to jest trochę pytanie takie o charakter naszej wspólnoty i o takie charyzmaty, czyli o to, co jest naszą taką stroną, którą działamy, czy która jest mocna, która jest taka ważna. Modlimy się. Modlimy się, mamy spotkania co tydzień i na nich damy Słowo Boże. Nasz duszpasterz obecny, ksiądz Darek Porzucek, którego również pozdrawiamy, nam głosi konferencję i nas formuje. Mamy grupę wstawienników Ziemi Boga, dosyć taką mocną, w takim sensie, że jest w niej sporo osób i to jest taka bardzo rozmodlona grupa. Więc modlimy się w intencjach, które dostajemy z różnych źródeł. Też się spotykamy regularnie. Też posługujemy modlitwą wstawienniczą na naszych spotkaniach i na rekolekcjach. Mówią o nas też, że jesteśmy wspólnotą, która ma charyzmat imprezowy, ponieważ w ciągu roku robimy co najmniej dwie duże imprezy. To są Andrzejki i to jest bal karnawałowy.
I to są imprezy, na które zapraszamy często naszych znajomych, takich, którzy może nie chodzą jakoś regularnie na Ziemię Boga, ale właśnie tacy sympatycy. I wydaje mi się, że byłeś też czasem na takich imprezach. Byłem na dwóch. Dobrze, no właśnie. I to są takie bardzo fajne okazje, kiedy też można się poznać, kiedy można tak wejść w tą wspólnotę jakby lajtowo, ja tak sobie myślę, tak bez zobowiązań. Przyjść na imprezę i zobaczyć, jacy ci ludzie są. No i właśnie zawsze jest jakaś część artystyczna, bo rzeczywiście ta chęć grania, czy chęć jakby tworzenia czegoś jest bardzo żywa w ludziach, więc zawsze tam jest jakiś, czy jakaś pantomima, czy jakiś kabaret, czy jakiś rodzaj konkursu, zawsze coś się takiego dzieje integracyjnego. I wyjeżdżamy na rekolekcje 2 razy w roku. Rekolekcje zimowe, rekolekcje letnie. I to są też zawsze takie mocne momenty jakiegoś takiego wyjścia na górę z Panem Bogiem. Na górę? Mhm. Czym jest góra? Góra jest tak, jak jest ten moment w Ewangelii, kiedy Pan Jezus wychodzi z 2 apostołami na górę przemienienia, na górę Tabor. I tam oni go widzą w jego chwale. Jakby to nie widzą go tak jak cały czas dotąd w codzienności, tylko widzą go w jego chwale. I góra, rekolekcje dla mnie, ale też sądząc po świadectwach wielu osób, myślę, że też dla wielu osób są taką górą, czyli takim spotkaniem z Panem Bogiem, takim skondensowanym, taką esencją, że tam dostajemy bardzo, bardzo dużo i to jest bardzo takie mocne, intensywne. No i też jesteśmy na górze, to znaczy, że jest dużo wtedy, jakby dużo odczuwania Pana Boga, też takiego, no takiego też emocjonalnego, namacalnego, takiego po prostu Pan Bóg nas dotyka tam i dużo, dużo mówi. I potem wracamy z tej góry i przychodzi codzienność, prawda, praca, szkoła, studia. Jakby ta esencja, tak jak się herbatę robi, nie? Ta esencja, którą na tych rekolekcjach dostaliśmy, ona się rozpuszcza na tą codzienność. No, ale dla mnie rekolekcje to jest właśnie takie bycie na górze z Panem Bogiem. Takie trochę odcięcie od rzeczywistości tej codziennej i takie trochę, często mam takie poczucie, że to jest troszeczkę takie bycie już w niebie, takie dotknięcie tej niebiańskiej rzeczywistości. A jacy ludzie są w tej wspólnocie? Mamy teraz 2 grupy głównie takie. Grupę studencką, ale nasz główny taki trzon, chyba liczniejszy teraz niż studenci już, to są poststudenci, tak nazywamy tę grupę, czyli ludzie pracujący w wieku takim około 30-kowym. Są też rodziny? Są też rodziny, tak. Jest grupa rodzin, która też istnieje, no wydaje mi się, że prawie od początku, może z jakimś takim pośliskiem została stworzona. I to jest taka grupa, która nie jest liczna, ale przeszła taką solidną formację właśnie też u księdza Stanisława głównie i u jego później następców. I teraz ta grupa ewangelizuje i animuje taką dużą grupę, która się uformowała przy tej parafii łosiówkowej, która się nazywa Rodziny Boga. I są to rodziny dzieciaków, które są w Scholi. I oni organizują też wyjazdy rekolekcyjne i spotykają się całymi raz rodzinami, na miesiąc. Rodzice całymi rodzinami, i dzieci. Tak, rodzice i dzieci. Mhm. Mhm. A śledzisz historię ludzi, którzy wywodzą się z Ziemi Boga i którzy gdzieś później przynoszą już poza waszą wspólnotą jakieś owoce? Tak, bo wiele z tych ludzi to są moi bliscy przyjaciele, więc więc tak, tak, tak. Możesz coś tak powiedzieć na ten temat? Jak to wygląda, jak wygląda mm-hmm. życie człowieka, który wywodzi się z takiej wspólnoty? Mm-hmm. Jak wygląda życie takiego człowieka? No to są już teraz osoby, które już prowadzą swoje życie zawodowe. Bardzo, w bardzo różnych dziedzinach. Co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że niektórzy są w innych wspólnotach, bo dosyć się porozjeżdżaliśmy. Jesteśmy porozjeżdżani po Polsce, czasem też po świecie, po innych krajach. I niektórzy są w jakichś nowych wspólnotach, tam gdzie mieszkają teraz, niektórzy nie. Ale jest dla mnie niesamowite takie doświadczenie, że jak się spotykamy często, przy różnych okazjach właśnie towarzyskich,
To często się razem modlimy, bo to przychodzi tak naturalnie i tak spontanicznie, i też się dzielimy naszym doświadczeniem Pana Boga. Czyli tak naprawdę, mimo że te spotkania mogą być rzadko, nie wiem, że ja widzę kogoś raz na parę miesięcy, ale jak już go widzę, to jakby tak jakbyśmy dalej byli w tej rzeczywistości wspólnotowej. Czyli mówimy o swoim doświadczeniu Pana Boga, więc tak jakbyśmy mieli małą grupkę dzielenia, które mamy we wspólnocie. Modlimy się za siebie. I jest dla mnie niesamowite, że właśnie te nasze doświadczenia życiowe już teraz są bardzo różne, ale Pan Bóg tak prowadzi, że jest w tym też jakaś jedność. Bardzo piękne doświadczenie. Ty jesteś w tej chwili liderem tej wspólnoty od tak, niedawna, tak? Od czerwca. Więc jesteś dobrą osobą, żeby o niej opowiedzieć. Mam nadzieję. I jak się odnajdujesz w tej roli? O, w tym momencie to jest... To są dla mnie takie pierwsze koty za płoty. Powiedzmy, że... Bo my w wakacje mamy taki czas trochę luźniejszy, to znaczy nie ma spotkań formacyjnych, nie ma formacji. Spotykamy się co środę, ale to są takie spotkania luźniejsze. Modlimy się, dzielimy się ze sobą. Można poruszać różne tematy na tych spotkaniach. Idziemy takim rytmem roku akademickiego, czyli zaczynamy tak na dobre w październiku. Więc tak naprawdę to jest drugi miesiąc mojego urzędowania i tak naprawdę to dopiero teraz widzę, czym jest to liderowanie. Więc mam pierwsze wnioski, pierwsze doświadczenia. Jestem bardzo zmęczona, bo mam taką tendencję, żeby wszystko robić sama. I uczę się, no, uczę się oddawać tę odpowiedzialność. Pierwsze jakieś owoce już są po tych 2 miesiącach? No mogę powiedzieć o owocach we mnie. Wzrost pokory. Chociaż idzie to czasami bardzo trudno, ale to na pewno jest owoc. Ale też jest taki... mam taki zachwyt tą wspólnotą i taki pokój, że... właśnie przy takiej mojej tendencji do tego, żeby wszystko zaplanować i żeby wiedzieć, co robimy, jak robimy i czy to jest dobre, co robimy, jakby przekonuję się w wielu sytuacjach, że budulcem tej wspólnoty są więzy między ludźmi, są relacje. Mieliśmy różne trudne sytuacje w ciągu ostatnich miesięcy, w sensie takie osobiste trudne sytuacje różnych ludzi z naszej wspólnoty. Ciężki wypadek, taki z narażeniem życia, z zagrożeniem życia, z którego właściwie ta osoba wyszła cało. I ja widziałam w takich naprawdę poważnych sytuacjach od razu odzew ludzi ze wspólnoty, że przyjaciele się organizowali, ktoś od razu pisał, że może będziemy się modlić, ktoś się oferował z pomocą, ktoś odwiedzał w szpitalu. Wtedy sobie pomyślałam, że to jest to, co buduje tę wspólnotę, więzy między ludźmi, że to jest jej siła największa. I miałam też okazję ostatnio widzieć rodziny kilku osób ze wspólnoty. Tak się złożyło, że mogłam być w domu u kogoś, mogłam widzieć, być na urodzinach u kogoś, na jubileuszu. I to też był dla mnie taki piękny moment, bo widziałam, bo ja znam te osoby ze wspólnoty, wiem jakie są, wiem, niektóre znam lepiej, niektóre gorzej, wiem co wnoszą do wspólnoty, wiem jak są, jakie są ich jakieś takie dary, cechy, które przynoszą. A jak zobaczyłam te rodziny, to zobaczyłam, że właśnie one są takimi korzeniami, że te osoby wyrastają z tych rodzin, że tam dostały miłość, tam dostały to, co je ukształtowało. Chociaż oczywiście te rodziny nie są zawsze idealne, jest też dużo problemów, trudności, ale zobaczyłam, że to jest bardzo, bardzo wielka taka moc, że ta wspólnota, którą mamy teraz, jest liczna. Pan Bóg przyprowadza coraz więcej osób. Teraz tak średnio przychodzi około 50 osób na spotkania. Jakby zobaczyłam, że za każdą z tych osób stoi ileś tam jeszcze osób, stoi ta rodzina, w której ta osoba z ziemi jest zakorzeniona. I ta osoba może też ogrzać się przy tym ognisku, o którym mówiłaś, i później przekazać to ciepło tam, skąd przychodzi. Tak, może tak być. Czy te relacje, które tworzycie we wspólnocie, są inspiracją, z której korzystacie do
tworzenia sztuki, bo w sztuce występuje bardzo dużo postaci, każda z postaci pokazuje jakieś właśnie cechy charakteru, czy wchodzi w jakieś relacje, które coś mówią. Autorem scenariuszy do tych naszych ostatnich sztuk jest Marcin też. On jest trochę takim człowiekiem orkiestrą, że bardzo dużo robi przy tych naszych sztukach. Więc on pisze scenariusze i to jest różnie. Czasami to jest scenariusz na podstawie czegoś. Na przykład mieliśmy spektakl o Żaku Feszu, który jest prawdziwą postacią. I ten scenariusz był oparty na książce o nim. Ale był jeden taki scenariusz, to była nasza przedostatnia sztuka z zeszłego roku, nazywała się Jeszcze tej nocy. I to był scenariusz, który powstał jakby z nas i o nas trochę, bo Marcin zrobił tak, że zrobił takie spotkanie pierwsze, które się nazywało improwizacje i jakby mieliśmy odgrywać różne scenki według jego pomysłu. I on, zobaczywszy, jak my to gramy i jacy jesteśmy na scenie, stworzył scenariusz zupełnie oryginalny, nie oparty na niczym. Także tak, czasem się tak zdarza, że jesteśmy inspiracją. A nawet w tych sztukach, gdzie jest jakiś taki główna myśl przewodnia, oparta na prawdziwej historii, to też wokół tej historii właśnie jest bardzo dużo różnych postaci. Dużo smaczków. Aha, tak myślisz. Czy te postacie są jakoś tak. nami inspirowane? O, skąd, nie wiem. Skąd bierzecie przemyślenia? Mówisz, że to Marcin. To pytanie wnosi. Do reżysera. A to jest ciekawe pytanie. Możemy mu je zadać. Czy on tworząc te postacie inspiruje się nami? Bo jest tam nami? Rzeczywiście dużo różnych treści, które można dostrzec. Natomiast to, co się dzieje i co obserwujemy... Bo Marcin też jest człowiekiem, który żyje Panem Bogiem, ma z nim relacje. Pan Bóg jest ważny w jego życiu i to, co niejednokrotnie obserwowaliśmy i czym się dzieliliśmy między sobą, jest to, że bo on nam przydziela rolę i czasami ktoś nie jest zadowolony ze swojej roli. Ale bardzo często potem okazuje się, że ta rola jakoś się okazuje związana z życiem tej osoby, albo odzwierciedla jakieś relacje, albo nawet jeżeli w pierwszym momencie się tego nie widzi, bardzo często tak nam wychodzi, że to Duch Święty tak chyba działa. Podpowiadam, przez Marcina. Bo on się otwiera na to działanie. Też miałem takie wrażenie, że Kiarze pomagało to, że niektóre osoby z jej otoczenia bardzo spokojnie podchodziły do jej śmierci. Właśnie takimi osobami byliście wy jako rodzice i też ksiądz był taką osobą. Ksiądz już zupełnie podchodził do tego w taki naturalny sposób. Tak jakby wiedział, jakby był osobą, która wie, gdzie ona idzie i trochę wie może, jak tam jest. Tak. I że właśnie taka postawa też może być pomocą dla tej osoby, która przechodzi. Może być, chociaż nie wiem, kto tu większą miał siłę. Bo jak słuchałam relacji tych rodziców, to naprawdę to było tak, że dziennikarze często ich pytają do dzisiaj, takie standardowe pytanie do nich to jest, jak to jest jakby towarzyszyć własnemu dziecku w umieraniu? No takie pytanie, które brzmi bardzo ciężko. No i rzeczywiście spodziewa się różnych wynurzeń tutaj. I oni zawsze odpowiadają, jak się patrzy na tą mamę, ona ma taki uśmiech w oczach, taką właśnie dobroć. Mama mówi więcej, tata mówi mniej. Tak jak w sztuce. Dokładnie, to reżyser zachował. I mama jej odpowiada, że właśnie, że to jest trudno wytłumaczyć, jak się tego nie doświadczyło, ale że oczywiście, że to było trudne. Bo chciałoby się te cierpienia jej wziąć na siebie, a nie było to możliwe. Ale jakby, że ona im dawała siłę, że mieli wrażenie, że no właśnie, że ona jest podłączona do tego Pana Boga, że ona jest w innej rzeczywistości, nie tylko w tej takiej ziemskiej, gdzie jest ból i cierpienie, chociaż też, ale że jest równocześnie w innej rzeczywistości. To jest taki obieg. Oni jej dawali siłę swoją obecnością i miłością, ale ona im dawała siłę jakby takiego innego spojrzenia na rzeczy, na cierpienie. Też niesamowita była, były te sceny z Hiobem, które łączą się chyba z tym, o czym mówisz. No tak, Księga Hioba.
To jest właśnie to pytanie o sens cierpienia. I za pierwszym razem, jak oglądałem tą sztukę, to nie wiedziałem, jak połączyć to, ten obraz Hioba z resztą przedstawienia. A później pomyślałem, że to było takie wskazanie, że ta historia Hioba właśnie realizuje się w życiu Kiary. Tak. No niełatwe to są kwestie do zrozumienia. Też często jak rozmawiamy z widzami, to też się zdarza, że ktoś mówi, że no ale jak to tak, że tak Pan Bóg zsyła to cierpienie? Bo to nie jest takie proste. Po spektaklu zapraszacie widzów na poczęstunek? Przychodzą, żeby porozmawiać o sztuce? Tak, zostają. Zostają, rozmawiają. Tak, to jest dla nas też bardzo, bardzo ubogacające, bo możemy usłyszeć, jak odbierają to, co my znamy ze strony sceny. Też mam takie wrażenie, że w sztukach Marcina Kobierskiego powtarzają się pewne wątki. Jakie na przykład? Na przykład był wątek tych dwóch osób, dziewcząt, takich Merlinów? Nie, tych zagubionych. Jedną z nich grała Marta, a drugą nie wiem. Tych takich zbuntowanych. Zbuntowanych, tak. Tak. I jedna z nich przyjęła słowo miłości i to ją zmieniło, a druga je odrzuciła, przynajmniej w tym momencie. I nadal cierpiała. I to też było właśnie w sztuce Jacques Fesch. A tam jakie kiedy postacie tak odczytałeś? Paweł przynosił dobrej nowiny do więzienia i jeden z więźniów przyjął je, a drugi był zamknięty. Tak, no Marcin ma taką swoją, na pewno ma taki rys swój charakterystyczny. Dla mnie taką charakterystyczną rzeczą u niego jest zawsze taka dwutorowość akcji, że na przykład w Kiarze to było to, że był z jednej strony Hiob, jeden taki tor akcji i rzeczywistości, a z drugiej strony właśnie Włochy, miasteczko, Kiara. Właśnie często to jest Marcina, dwa wymiary rzeczywistości. Też odnośnie wymiarów, to bardzo mi się spodobało w tej sztuce to, że pokazywała ona pełną taką perspektywę życia. Zarówno życie przed śmiercią, jak i po śmierci. Taki pełny obraz. No, ja Marcina twórczość teatralną odbieram w taki sposób, że bierze jakąś historię i tworzy z nią tło, czy może przedstawia ją na tle całej plejady różnych takich pobocznych osób, którymi portretuje możliwe postawy, jakie może człowiek wybrać dla swojego życia. Tak jakby w różnej scenerii chciał pokazać, odpowiedzieć na pytanie, kim może stać się człowiek. Tak. I tu w tej sztuce tą scenerią była historia Kiary i włoskie miasteczko, a w Jacques Feszu była inna sceneria, ale też właśnie te postawy się bardzo powtarzają. Tak. Jak wspomniałeś o tych dwóch dziewczynach, dla mnie ta scena też była zawsze bardzo mocna, jak jedna z nich tak atakuje Kiarę i jej wiarę w Boga i mówi, że przecież ty nigdy nie widziałaś Jezusa. I ona jej odpowiada, że właśnie zobaczyłam widzę go w tobie i tak patrzy na nią. I to no, zawsze mam ciarki, jak słyszę to, bo po sobie myślę, że to musi być dla takiej osoby zbuntowanej, która jest przygotowana na milion argumentów, ale na taki chyba nie. Że w niej takiej właśnie zbuntowanej w takim momencie ktoś widzi Jezusa. No, to jest niesamowite. Ja w tej scenie widziałam dwóch łotrów, że obu im została dana przez Jezusa na krzyżu. Została im otwarta łaska, miłosierdzie, z której mogli skorzystać. Jeden powiedział tak, a drugi przeklął. Macie jakieś okazje do tego, żeby dyskutować na temat właśnie tego, co przekazujecie widzom, tych treści, które zawieracie w waszej sztuce? Tak, dyskutujemy sobie w naszych małych grupkach, w naszym gronie. I dyskutujecie właśnie o sztuce, którą ale, pokazujecie? Ale chyba
Znaczy, ja bym miała takie pragnienie, żeby to się odbyło w takim szerszym gronie naszym aktorów, wykonawców, bo my sobie o tym dyskutujemy na bieżąco, jakby też w czasie pracy, nad spektaklem, w czasie prób, na pewno w takich naszych grupach, nie wiem, z ludźmi, z którymi gramy w jednej scenie, z którymi mamy jakieś wspólne wyjścia, ale myślę, że byłoby fajne, gdybyśmy tak sobie jeszcze w całości porozmawiali. Robiliśmy coś takiego przed Kiarą, zanim zaczęliśmy próbę, jak już scenariusz był gotowy i Marcin nam przeczytał scenariusz po raz pierwszy. I było takie spotkanie, już mieliśmy rozdzielone role, gdzie rozmawialiśmy sobie właśnie wszyscy o tym, jak my te role nasze odczytujemy, jak one w interakcji z naszymi partnerami scenicznymi mogą zadziałać. Trochę sobie wyobrażaliśmy psychologię tych postaci, ich życiorysy możliwe, co ich doprowadziło. No, to było bardzo fajne. Czyli dużo pracy wkładacie w wejście w te role. Sporo. A czy angażujecie też w jakiś sposób osoby z widowni, tak żeby one również, mając możliwość przedyskutowania tego, co zobaczyły, mogły też bardziej ugruntować w sobie te treści, które pokazujecie? Chyba nie. Znaczy, poza rozmową, po spektaklu jakoś i zaproszeniem do nas, do wspólnoty. No właśnie, to robimy. Zapraszamy do rozmowy po spektaklu i zapraszamy do wspólnoty. Przychodzą ludzie? Macie Przychodzą. Więcej osób po Przychodzą takiej i serii? Często się zdarza, tak? Że mówią, że po spektaklu, bo widział ktoś spektakl i przyszedł. Często się zdarza też, że przychodzą i mówią, bo zawsze chciałem grać. Bo wy gracie, to jestem. Właśnie mi się zamarzyła rola kanarka, bo Wszystko wydawało mi się, tobą. Że nie wymaga żadnych umiejętności aktorskich. No, wymaga machania skrzydłami, tak. Nie każdy to umie. Czy jeszcze jest coś, co chciałabyś dodać? Myślę sobie często, bo jak już skończymy grać, a i też w trakcie jak gramy, że jestem bardzo ciekawa, że chciałabym wiedzieć, co te nasze spektakle. Chciałabym zobaczyć całość tego, co te spektakle zrobiły. W sensie, jak zadziałały na ludzi. Bo my mamy taki obraz cząstkowy. Ludzie się dzielą czasami z nami, dają nam taki feedback. Ci znajomi też nam mówią często bardzo tak szczegółowo, więc o niektórych rzeczach wiemy bardzo dokładnie i to są czasami bardzo wzruszające rzeczy. Też po edycji czerwcowej proponowaliśmy widzom modlitwę wstawienniczą. I przychodziły osoby, naprawdę otwierały się bardzo, widząc nas pierwszy raz w życiu i powierzały nam się w modlitwie. Teraz po tym spektaklu zbieraliśmy też intencje, które omadlamy w naszym gronie wstawienników. Ale jakby ze swojej perspektywy jako widza, jak ja oglądam sztuki, czy na przykład Misterium Marcina, i wiem, że czasami przemawia do człowieka taki szczegół, który wydaje się nam grającym czy reżyserowi zupełnie nieistotny, ale jakoś tam przemawia do mojego doświadczenia, nie wiem, naprawdę zupełnie, nie wiem, jak ktoś jest ubrany, kolor czegoś, ustawienie czegoś, naprawdę detale. I ponieważ omadlamy tę sztukę, to też tak ufamy, że właśnie przez różne takie detale Pan Bóg działa, przez nas konkretnie jako osoby, przez to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, przez naszą powierzchowność, wygląd, fizyczność, przez to, jak jesteśmy ubrani, naprawdę przez różne rzeczy. I ja tak sobie marzę, żeby kiedyś, może to w niebie tak będzie mogło być, żeby zobaczyć jakby wszystkie rzeczy, które się podziały po tym spektaklu, jak oddziałały one na ludzi i co się wydarzyło potem na skutek tego. Myślisz, że to ma znaczenie, że to właśnie wy gracie tę rolę? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że tak sobie myślę na podstawie właśnie mojego odbioru jako widza różnych sztuk, czy też nawet jak już grałam, ale na próbach jakichś tam całościowych mogliśmy jeszcze tam sobie podpatrywać, jak grają koledzy, nie? Jak nie było naszego wejścia. No to wiem, że niektóre sceny czy wątki bardzo, bardzo do mnie przemawiały i przemawiała do mnie konkretna osoba też jakoś, czasami właśnie coś w niej.
Tak, myślę, że Pan Bóg działa bardzo konkretnie. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć? Tak, chciałabym jeszcze powiedzieć o takim jednym z ostatnich wydarzeń, bo skończyliśmy grać sztukę jakieś 2 tygodnie temu i takim zwieńczeniem tej sztuki była w zeszłym tygodniu impreza Andrzejkowa, połączona właśnie z zakończeniem tej jesiennej edycji spektaklu Jasne Światło. I na tej naszej zabawie Andrzejkowej, oprócz części imprezowej, była również część artystyczna. I grupa, która to organizowała, wymyśliła tak, że zapraszała nas do nieba. Pięknie wymyśliła niebo, zaaranżowała je i jak się odpowiedziało na kilka zmyślnych i przemyślnych pytań w quizie typu milionerzy, to można było wejść do tego nieba. Jak się wchodziło do tego nieba, to tam witała człowieka Matka Teresa, przytulała go Święty Mikołaj, który go częstował ptasim mleczkiem, i Święty Jan Bosko. A na ścianie w tle wisiała taka duża fotografia Chiary Badano, właśnie takiej roześmianej dziewczyny jeszcze sprzed choroby, roześmianej nastolatki. Ona była bardzo taką ładną, spontaniczną, żywą dziewczyną. I tą zabawę Andrzejkową zaczynaliśmy mszą świętą w ogóle. I kiedy ja tam przyszłam, tą jesienną edycją byłam zmęczona już bardzo, muszę powiedzieć, że już to było dużo i w tym graniu jesiennym już było dla mnie więcej z mojej strony trudu niż entuzjazmu. Odwrotnie było w czerwcu, jak zaczynaliśmy to grać. Więc byłam taka zmęczona i właściwie już cieszyłam się, że to już jest koniec, że teraz będzie trochę spokojnych weekendów, będzie można sobie odpocząć. Ale jak przyszłam na tą mszę przed Andrzejkami, to miałam taką radość jakąś, taką jakby ona się wzięła nie wiadomo skąd, w momencie kiedy weszłam do kościoła, kiedy się zaczęła msza. I później właśnie, kiedy na tej części artystycznej była moja kolej, żeby przejść przez te wrota nieba i tam się znalazłam i zobaczyłam jej twarz, to sobie pomyślałam, że dopiero wtedy na tej imprezie ją spotkałam tak naprawdę, bo cały czas mówiliśmy, czytaliśmy o tym, że właśnie była zwyczajną dziewczyną, radosną, pełną życia do końca, nawet w tej chorobie, bardzo taką żywiołową, która lubiła się bawić, śmiać, taką normalną nastolatką. Ale ja tego na tej imprezie doświadczyłam, jakby doświadczałam tej radości. Jak popatrzyłam na to jej zdjęcie, to sobie pomyślałam, że rzeczywiście, tak jak opowiadają jej rodzice do dzisiaj, że w niej nie było jakiegoś takiego, jak to powiedzieć, żeby nie urazić nikogo, takiego męczennictwa, takiego przy naprawdę wielkich cierpieniach, jakie musiała znieść, że trudno jest sobie to wyobrazić, jak się tego nie widziało, ale jej rodzice mówią cały czas, że ta jej natura radosna, że ona przez tę chorobę się przebijała, że ona ją przenikała, że jakby ta choroba nie zdołała jej zgasić. I ja tego na tej imprezie doświadczyłam, jakby dostałam taką radość i było to dla mnie bardzo dziwne, bo w ogóle się tej radości nie spodziewałam i sobie pomyślałam, że to było moje takie namacalne spotkanie z Kiarą, że doświadczyłam tej radości. Tak jakby ona z tego zdjęcia mówiła, teraz idź i się baw. Teraz idź i się nie martw niczym.